ta, która w tej chwili funkcjonuje, jest już stara i bardzo zacofana technologicznie, a także nitki, która prowadzi z przepompowni do właśnie oczyszczalni. Kosztorys opiewa na 13 milionów złotych, choć jest nadzieja, że postępowanie przetargowe pozwoli obniżyć koszty przedsięwzięcia. Miasto nie posiada środków na realizację takiej inwestycji, dlatego aplikuje o środki unijne. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pozwoli na pozyskanie 85% kosztów potrzebnych na nową oczyszczalnię. Powstanie ona w tym samym miejscu, w którym funkcjonuje obecna. Do większych inwestycji, które stoją przed Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie, należy także wymiana rur, które w części miasta pamiętają 1912 rok. Są coraz bardziej skorodowane, co powoduje trudne do zlokalizowania przecieki, a co za tym idzie, bardzo duże straty wody.